Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś chciałbym poruszyć temat, który prawdopodobnie dotyczy wielu z Was, właściwie posiadaczy takiego auta jak ja mam, czyli Audi A4 B8. A mam na myśli tutaj zamki w drzwiach. Pewnie niejednemu z Was nie chciało się otworzyć któreś drzwi lub więcej niż jedne, tak jak w moim przypadku. Jest to taka stała usterka, często spotykana w tych modelach. Ja powiem szczerze, że borykam się z tym od jakichś kilku, może i miesięcy nawet, ale jakoś nie miałem chęci, żeby to rozbierać. Poza tym to raz działało, raz nie działało, czyli jak dwa razy czasami otworzyłem, przydusiłem przycisk otwierania, to się otworzyły. Także jakoś aż tak bardzo mnie to nie irytowało. No ale teraz niestety już nerwy mi puściły i postanowiłem się za to zabrać. W moim przypadku akurat jest to cała prawa strona, czyli przednie, tylne drzwi z prawej strony od pasażera. Jako że jest już dziś po godzinie 16 i nie wiem w sumie ile mi to zejdzie, a niestety, ale potrzebuję cały czas auto, jutro muszę rano jechać do pracy. Także jakoś nie bardzo mam odwagę, żeby to dzisiaj rozbierać, bo nie jestem pewien, czy to po prostu dzisiaj skończę, póki jest jasno. A nie mam gdzie tego akurat zrobić. Także myślę, że dziś podłączę sobie tylko komputer VCDS i spróbuję odczytać jakieś błędy, jakie się tam zapisały w tych drzwiach, o ile jakieś będą. Ewentualnie poszukam sobie jakiejś odpowiedzi w internecie, czy ktoś już miał taki przypadek i co te błędy ewentualnie mogą znaczyć. No a jutro, bądź pojutrze, no nie wiem, właśnie też od pogody to zależy kiedy, no będę chciał to po prostu rozebrać. No dobrze, myślę, że wszystko mam na początku wyjaśniłem, także przystąpię teraz do podłączenia komputera i odczytania błędów, ale zanim to zrobię, powiem Wam, że oprócz jakichś tam kluczy i śrubokrętów, które na pewno będą Wam potrzebne do wyciągnięcia tego zamka, przyda Wam się też taki zestaw tych plastikowych, nie wiem jak to się w sumie nazywa, elementów, żeby po prostu ściągnąć sobie łatwiej tapicerkę. Ja zamówiłem sobie już jakiś czas temu to na AliExpressie u panów Chińczyków za jakieś chyba, nie pamiętam dokładnie, ale 10, może 15 zł. I tutaj są właśnie te plastikowe ściągacze, czy jak to tam się nazywa, i jeszcze kilka metalowych elementów do wyciągania radia czy czegoś tam. To niby tam specjalnie akurat do Audi taki zestaw. Także powiem Wam szczerze, że bardzo przydatna rzecz. Proponuję, żebyście sobie takie coś też zakupili, bo jak nie do Audi, to na pewno do każdego innego auta to się nada. A już dawno takie coś chciałem mieć. I jest to na pewno bardziej bezpiecznie, mniej inwazyjne niż śrubokręt. Także takie coś Wam zdecydowanie polecam. No i na pewno właśnie będzie mi potrzebne do ściągnięcia tapicerki z drzwi. Oczywiście jak uruchomić program, nie muszę Wam chyba mówić. I zobaczymy sobie tutaj w drzwi pasażera, czy coś nam się wyświetli. No i jak widać, jednostka zamykająca centralnego zamka, niezrozumiały sygnał. Zapiszę sobie teraz ten błąd, a właściwie zrobię sobie zdjęcie, żeby sprawdzić dokładnie, co on oznacza. I tutaj na drugiej stronie sprawdzimy sobie drzwi tylne prawe. No i mamy dokładnie ten sam błąd z tym samym numerem. Także nawet go nie będę zapisywał. Jeden wystarczy. No ale przypuszczam, że to jest właśnie to, co spotyka większość z nas, czyli właśnie te silniczki w zamku. Z tego co się orientuję, zdążyłem już wcześniej troszkę tam popatrzeć, poczytać, są tam dwa silniczki w tym zamku, które właśnie zamykają i otwierają po prostu auto. No i są one tak jakby wciskane na takie piny i zazwyczaj tam dochodzi do jakiegoś przerwania obwodu, czyli po prostu one tam nie działają, nie stykają i dlatego mamy problem z tymi drzwiami. No to jest właśnie chyba, myślę, że 90% przyczyn, które właśnie spotykają nas, że tak powiem, właścicieli A4 B8.
No i właśnie dlatego mamy problem z tymi drzwiami. No to myślę, że mniej więcej mamy problem zdiagnozowany. Oczywiście w domu jeszcze sobie sprawdzę dokładnie z ciekawości, co ten numer błędu oznacza i czy gdzieś tam ktoś miał podobne problemy właśnie z tym numerem błędu. No a ja z tego względu, że jest już trochę późno, tak jak wspomniałem na początku, rozbieranie tego przełożę sobie na dzień jutrzejszy lub następny. To też właśnie będzie zależne znowu od pogody. No także widzimy się w dniu następnym. No i witajcie w kolejnym dniu. Dziś właśnie chciałbym się zabrać za rozebranie tych drzwi. Zobaczcie sami, auto otwarte. Niestety nie idzie otworzyć, tylko i wyłącznie od środka. No i niestety robota razy dwa. No ale trudno. Dziś zrobię jedne drzwi. Postaram się, spróbuję zrobić jedne drzwi, a najwyżej jutro albo w inny dzień zrobię drugie. Zacznę od tylnych, zobaczymy, co z tego wyniknie. Na sam początek, przy pomocy moich specjalnych narzędzi, wyciągamy tą listwę. Tutaj zaczynając od prawej strony. Ona jest tylko wciskana na takie bolce, ale powiem Wam szczerze, strasznie nie lubię takich rzeczy robić, bo boję się, że zaraz coś połamie. Chociaż tu już kawałek odłamałem, ale to akurat chyba nic poważnego. No bardzo nie lubię niestety takiej roboty z tymi plastikami, no ale coś trzeba robić. Dobra, i teraz trzeba ściągnąć tutaj tą plastikową obudowę od dołu tutaj tej rączki i tu podłokietnika. Ten dół musimy wyciągnąć. Tutaj już troszeczkę lżej poszło i teraz tutaj od dołu, nie wiem czy to będzie widoczne, jest taka mała dziurka i tutaj musimy właśnie użyć mojego zestawu, który wcześniej Wam pokazywałem i właśnie włożyć tutaj w tą dziurkę i trzeba troszeczkę pociągnąć i wyskoczy. No a teraz wykręcamy śruby. 2, 3 i tu gdzieś na dole jest 4. I tutaj koło klamki jeszcze jedna, byłbym zapomniał. Jak już wykręcicie śruby, teraz znowu to narzędzie i tutaj podważamy całą tapicerkę dookoła, ale nie próbujemy jej wysunąć na zewnątrz, tylko podważyć, bo ona tutaj w tym miejscu u góry musi troszeczkę wyjść górą. Także na początku wszystko dookoła sobie poodpinać. Powiem Wam, że dosyć ciasno siedzą tam te kołki, ciężko to dosyć wyciągnąć. Nie wiem, czy tam się w sumie nic nie połamało, a chyba nie. No i dobra, teraz jak mamy wypięte, staramy się troszeczkę to unieść do góry i wyciągnąć na zewnątrz. Jak widzicie, już mamy tapicerkę ściągniętą. Teraz trzeba ściągnąć linkę od otwierania drzwi i poodpinać wszystkie kostki od głośników chyba i od włącznika szyb. A żeby ściągnąć tą linkę, trzeba prawdopodobnie to białe, ten plastik biały przesunąć do tyłu i jakoś nam wtedy zajdzie. Zaraz sprawdzę i Wam powiem. I już Wam mówię i pokazuję. To białe trzeba po prostu troszeczkę odciągnąć, to jest takie zabezpieczenie, i odpiąć ten haczyk. Następnie wtyczka od jednego głośnika i tutaj wtyczka chyba od szyb, no nieważne od czego, ale żeby ją wyciągnąć, musicie ten czerwony tutaj taki plasticzek podnieść do góry i wtedy dopiero wyciągnąć wtyczkę, tą, która tutaj dokładnie siedzi i jest tam przy tapicerce. Dobra, no to teraz zajmiemy się za usunięcie tej zaślepki. No i mamy wyciągnięte, no to tylko po prostu trzeba na dół przesunąć i wychodzi. No i mamy już w sumie dostęp do zamka. Najpierw chyba wykręcę sobie te śruby od niego, a później będę odpinał linki. Jak już popuściłem te śruby, to zamek praktycznie już jest luźny i teraz w środku jest taka żółta, nie wiem czy to jest widoczne, taki plastik, który trzeba przekręcić o 90 stopni, czy 45 w sumie. O, przekręcić, nie wiem czy widzicie, w ten sposób. Wtedy ta linka już tutaj nam wychodzi i możemy kierować się zamkiem tutaj do wyjścia. Teraz jak tu jesteśmy bliżej, możemy sobie wypiąć też tą linkę tutaj właśnie w
która idzie do klamki. O, i już mamy coraz bliżej silniczek, mechanizm cały. No, żeby nam było jeszcze łatwiej, to wypnijmy sobie tą wtyczkę tutaj od tego zamka. No i pozostaje nam tylko ta linka, którą tutaj trzeba w sumie przekręcić i to nam wyjdzie. Oj, samo nie chce, ale to tylko trzeba przekręcić i już wychodzi. No i mamy całe te ustrojstwo na wierzchu. I teraz w sumie najgorsza robota, jak dla mnie. Bo tak jak wam powiedziałem, nie lubię strasznie takich małych, ciasnych rzeczy. Dlatego to też nie jest moja mocna strona. No ale spróbuję jakoś to zrobić. Jak nie dam rady, zawsze mogę kupić nowy zamek, ale mam nadzieję, że się uda. Także przystępuję do rozebrania. Pierwsze co, to tutaj tą śrubę trzeba wykręcić i wyjąć ten taki plastikowy, ciemniejszy, szary element. W środku mam trochę kiepskie światło i myślę, że będę tutaj robił na ziemi, na zewnątrz. Będzie lepiej widać i będzie, no może niewygodniej, ale na pewno będzie lepiej widać. Będzie to lepiej widoczne dla mnie i dla was. Także zaczynam. W sumie odkręcę więcej, bo odkręcę tutaj tą śrubę, tą i tutaj tą. Bo ten cały tutaj element z tym metalem musi nam wyjść na zewnątrz. I tu mamy jeszcze jedną, czwartą śrubkę. Tak to mniej więcej teraz wygląda i teraz musimy rozdzielić tą czarną część od tej białej. I tutaj patrzę w środku, że są właśnie dwa takie plastikowe kółka, czy jak to można nazwać, z bolcami, w które chodzą tutaj poszczególne części zamka i właśnie nimi sterują te silniczki. I teraz tak myślę, jak to ściągnąć, żeby później to założyć, bo tam ani palca się nie włoży, ani nic. No myślę, że powoli będę próbował to ściągnąć, zobaczymy co będzie wtedy, no najwyżej ryzyk fizyk, zobaczymy co się stanie. Słuchajcie, ogólnie chodzi o to, żeby wyciągnąć tam te dwa kółka tutaj z tych otworów, z tego żółtego i zielonego. Jak widzicie, ja już mam po zamku, bo niestety mi się ten zielony, znaczy ten, który był w zielonym, mi się ułamał i niestety zamek do wyrzucenia. No i niestety ja już z zamkiem się nie nacieszę, ale pokażę wam, jak do tego dojść. Wykręcamy teraz tutaj te malutkie śruby. Ja już mam wykręcone wszystkie otworki, widzicie? Z tego elementu, który odczepiliśmy od tego ciemnego, czarnego, metalowego. No i wkładamy śrubokręt i odchylamy to, dzielimy to na dwie części. Tak to mniej więcej wygląda po rozpołowieniu. I tutaj już widzę przyczynę właśnie. Zobaczcie, te dwa piny okopcone. Nie wiem, czy to widać dobrze, czy nie. Ale są po prostu okopcone. No i wiadomo, że one tutaj nie łączyły w tym silniczku. Dlatego nam te drzwi się nie otwierały. I to jest właśnie najczęstsza przyczyna tych nieszczęsnych drzwi. Teraz należy je papierkiem delikatnie przeczyścić. Sugerują też, żeby je troszeczkę później po przeczyszczeniu podoginać. Ten mniejszy do środka, a ten większy na zewnątrz, żeby po prostu bardziej tutaj stykały z tym silniczkiem. No i składać wszystko po kolei, tak jak wam pokazałem, tak jak się to rozbiera. I jeszcze raz wam właśnie powiem, zwróćcie uwagę właśnie na to tutaj, co ja sobie połamałem. No niestety właśnie, no mi już nie będzie to działało, także nie mam co tutaj marzyć za dużo. Włożę ten zamek z powrotem tylko i wyłącznie dlatego, żeby no, drzwi mi się nie otworzyły, żebym jakoś mógł sobie jeździć. No i będę musiał niestety zamówić, no nie wiem, czy nowy, czy używany zamówię. Zobaczę jeszcze, w jakiej są cenie, powiem szczerze, że nie wiem. Zawsze można sobie go, jak widzicie, naprawić, choć nie do końca. No niestety, no pękło, no nic teraz nie poradzę, no jest jak jest, będę musiał kupić, no, zorganizować sobie po prostu jakiś drugi. No mam nadzieję, że wam nic takiego się nie stanie, zrobicie sobie to bez problemu, naprawicie. No i będzie wam bez problemu to wszystko ładnie i pięknie działało. No to ja będę chyba kończył ten film w tym stanie, jakim tutaj teraz widzicie. Złożę to tylko do kupy, włożę ten silnik, żeby sobie zamknąć drzwi. No i chyba tyle.
No i powiem wam, że zamek złożony, ale cuda też się zdarzają. Zobaczcie sami. Nie wiem, jakim cudem i co tu się stało, no ale ten zamek zaczął działać. Nie mam pojęcia naprawdę czemu. Otwieranie od środka też działa, także naprawdę nie mam bladego, czerwonego, zielonego ani innego żółtego pojęcia, co tu się stało. Ale jak sami widzicie, zamek działa. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że tamta blokada, która się łamała, to być może od tej blokady tutaj dla dzieci, która jest tutaj przekręcana, być może to jest coś od tego, co się ułamało. No nie mam zielonego pojęcia, no ale sami widzicie, że drzwi działają, jak najbardziej się naprawiły. Na razie wstrzymam się z kupnem nowego zamka, poszukam gdzieś może w internecie, do czego to w sumie służy ten plastik, który się łamał, a być może nie będę musiał kupywać nowego zamka, tylko zabiorę się za drzwi z przodu, które też akurat na tą chwilę działają. Także myślę, że tym filmem kilku osobom na pewno pomogłem i powtarzam jeszcze raz, uważajcie na te wszystkie plastiki tam przy rozbieraniu. To jest naprawdę delikatne, a uszkodzić to nie problem, zresztą sami widzieliście, pokazałem wam. No i chyba tyle, no. Dziękuję wam jak zawsze za obejrzenie filmu. Zapraszam cały czas do pozostałych też moich filmów do oglądania. Zapraszam was do subskrybowania mojego kanału. No i pozdrawiam was. Trzymajcie się. Cześć.